Tak, potem ja muszę uciec jeszcze. Lećcie już, bo oni czekają na was, panowie. Dobra, można zaczynać. Widzę, żeby na stacji zatrzymały. Za dużo paliwa, dobrze. No, na razie specjalnie. Rączki do góry! Rączki do góry! Do góry ręce, do góry ręce! Spierdolony napad, to spierdolony napad! To spierdolony napad, do góry ręce! Celuj tutaj, celuj tutaj! Już tutaj! Tak? Jest kurwa tylko jeden zakładnik od ciebie chyba. A od ciebie jest jakiś? Jeden jest ode mnie, ale jeden jest od ciebie. Masz dwóch, tak? No to za chwilę będzie więcej, już czekaj. Dobra, tu wchodzicie, tu wchodzicie! Za mną! Tam idziecie! Do środka, do pokoju! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dinozaur! Tu? Tak! Tylko nie róbcie nam krzywdy. Jedzie jeden zakładnik, będziemy miał łącznie trzech zakładników. Dobra, dobra, okej. Okay, dacie okay. Rady, powodzenia! Na razie. Boję się. Łapy do góry! O kurwa! Jezus! Już tutaj! Nie róbcie mi nic, nie róbcie mi nic tylko. Przed drzwi, zaczynaj! Chodź przed drzwi! Jestem dinozaur! Jestem Tyrannosaurus Rex! Panie dinozaurze, spokojnie. Dinozaurus, zaczynaj! Dobra, auto dobrze stoi? Dobrze stoi auto? Jest dobrze wszystko! Dobra. Jestem Tyrannosaurus! zaciera rączki. Podśmiechując się jak stary zboczeniec. Angie, Angie kurwa. Jedu pta. Ruszę się, ruszę się. Jestem tyranozaur. Jestem tyranozaur. Muszę wziąć kamery. Ręce do góry. Jestem tyranozaur z Rex. Kasę na zupę kurwa. Brakło mi. Jestem tyranozaur z Rex. Chyba jadą. Ratunku! Kurwa! Ratunku, pomocy! 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 Ratunku! Halo, pomocy! Te skurwysyny nas porwały! Ja nie chcę ginąć, mam chorą córkę! Pomóżcie nam! Halo! Pomocy! Panowie policjanci, pomocy! Ten chłop to jakiś psychopata! Ja nie chcę do kostnicy! Się pracowałem na wystawie z trumnami, ale... Jestem dinozaurem! Ruszajcie się! Na waszego dobra! Na waszego dobra, się nie ruszacie! Na waszego dobra! Nie ruszacie, że jestem dinozaurem! Ty jesteś pojebany, a nie dinozaurem, chłopie! Nie gadaj tak do niego, bo jakie kurwa, za co, zaraz. Chłopie kochany, za co ty to robisz? Dobra. Ta milicja też chuja się nadaje. Człowieku. Pomóżcie nam kurwa, zaraz tu zginiemy. Zobaczcie, pomóżcie nam. Za nasze podatki, kurwa. Czy na plastik mnie słyszy? Nie. Słyszycie, słyszycie. Jestem kurwa dinozaurem. Dobrze, podam. Negocjacje będą odbywały się telefonicznie. Podam wam swój numer telefonu. Człowieku, ty jest słyszysz, to? Tu jest jebany kurwa zwierzyniec, chłopie, pomóż nam. Czy napastnik mnie słyszy? Słyszycie, słyszycie! Podaję swój numer telefonu. Już, podawaj! Dobrze. Ja dobry. Nie chcę umierać. Dobry. Dobry, dobry. Teraz tak. Do kostnicy. Z tej strony auxiliariusz Los Santos Police Department. Jota Ratliff. Będę dzisiaj waszym negocjatorem. Teraz tak, mam pierwsze pytanie do pana. Tu mam. Czy z zakładnikami jest wszystko w porządku? Ilu mamy zakładników i ile mamy napastników w banku? Nie płacz, mamy kupić dziś filmy. Trzech zakładników i dwóch dinozaurów, którzy rabują kurwa bank. Więc lepiej się pośpieszmy. Bądź mężczyzną. Oprócz tego, że kurwa boją się, nic im chyba nie jest. Dobrze, czyli jestem z nim wszystko w porządku, tak? Czuję mój oddech na plecach. Jestem bardzo zdenerwowany. Dobra, dobra. Okej, okay. Teraz tak. Jak zastanowicie się nad swoimi żądaniami... Ja już mam moje żądania! Ja już poznałem moje żądania! Pierwsze żądanie! Wolny odjazd! Będziemy się ścigać! Chcemy się ścigać jak prawdziwe dinozaury! Drugie żądanie! Brak... Kurwa, żadnych kolców! Brak kolczatek! Trzecie żądanie! Chcę pewną sumę pieniędzy. 20 tysięcy! Do trzeciego zakładnika! Czyli tak...
Chce pan odjechać? Wolny odjazd, czyli tak. Będziemy odjeżdżać i wy po prostu ruszycie za nami. Ścigamy się. Dobrze. Tak jak dinozaury. Bez żadnych oszustw. Dobra. Okej, okay, teraz tak. Za 3 minuty zadzwonicie do mnie. Jeszcze kurwa nie wiem, czy negocjacji. Podejdziemy wtedy. I ja powiem, czy przystajemy na negocjacje, czy nie, okej? Okay? Chuj widzi on. Dobrze, dzwoni. Dobrze. Czekam. Dobra, okej. Okay. Nic wam się nie stanie, jeśli przystaną na nasze żądania. Kurwa, ile on jakąś... Ile jeszcze? Ja pierdolę, on jest pojebany. Kurwa, ma. Chyba tylko sąsiad nie pukał. Zacząłem się denerwować. To kurwa za długo trwa. To może to zadzwoń do tych kurwa... Dobry pomysł, kurwa, dobry pomysł. Kurwa. Rzeczywiście. Ja pierdolę, policja! Weźcie kurwa to stworzenie ode mnie, kurwa mać! Pomocy! Dobra, witam. Ja pierdolę. Nie, jesteś psychopatą. To teraz tak. Przystajcie na moje żądania. Ja się go boję. Teraz tak. Ja się go boję. Żeby negocjacje przebiegały pomyślnie, żebyśmy się dobili targu na negocjacjach. Pierwsze dwa żądania zostaną wam przyklepane za wypuszczenie dwóch zakładników z banku w tym momencie. Jednego. Jednego co najwyżej. To, proszę pana, jak chcemy dobić targu, tak jak mówiłem. Wypuszczamy dwóch. Kurwa, jednego. Zostawię zupę na gazie. Wypuśćcie dwóch, jeśli ostatniego będzie 30 tysięcy. Proszę pana, z ostatnim żądaniem, na które nie możemy przystać niestety. W zamian panu mogę zaproponować brak jednostki Eagle w pościgu. Albo jednostki szybkiego reagowania. Wie pan co to jest SWAT? Co za jednostka? SWAT? Tak. Już nie mam siły stać, chociaż ukryłem z tego głodu, kurwa. Wiem, wiem, że to jest SWAT. Wie pan jak zmobilizujemy jednostkę SWAT, to wasze szanse ucieczki są znikome. Dobre, niech mi nie będzie helikoptera i SWAT. No to albo jedno, albo drugie. Musicie wybrać. Ale jaki kurwa SWAT? Co to pan pierdoli? To jest jednostka szybkiego reagowania. Pan mnie kurwa straszy! Pan mnie kurwa straszy! To jest jednostka szybkiego reagowania i radzę dobrze zastanowić się. Ja pierdolę, ludzie! Ludzie! Kurwa! Ludzie! Zastanowiłem się! Kurwa pana! Ludzie, brak helikoptera! Kurwa pań! Helikoptera, tak? Czyli jednostka ludzie, szybkiego reagowania ma być na miejscu, szybko. Tak? Ma nie być! To albo pan... Jedno kurwa, albo drugie. Na pewno to zrobi. Odgryzie nam głowę. Niech pan nie pierdoli. 20 tysięcy. To co było na początku. Czy nasze życie jest kurwa, i tak będzie helikopter. 20 tysięcy. Słodek będzie pan chciał i tak będzie. Nigdy. Nigdy. Ja, nie potrzebujecie ale... swoich żądań. Pierdolę, ale mamy już pieniądze. Ale zrozumie pan mnie teraz tak. Ja jestem ja z panem negocjuję. Ja jak panu coś mówię, to tak będzie. Nie, pan oszukuje. Pan ewidentnie oszukuje. Nie oszukuje. Ja pierdolę. Ma nie być helikoptera. Albo 30 tysięcy. Dobra, to teraz tak. Na całej trasie. W miarę potwierdzenia, jakby to powiedzieć, negocjacji, to niech pan wypuszcza już jednego zakładnika, dobra? Wychodź, wychodź, śmierdziel. Z prawej jeden śmierdziel wychodzi. Wyszedł. Moje serce. Boże, moje serce. Boże! Sanitariusze! Pomóżcie mu! Nie, nie! Tylko kanapkę, kurwa! Gdzie ta policja, kurwa, jest? O Boże, mam zawał! A tutaj, dobrze, widzę pana! Tapki mordy! O Jezu, kurwa, mam zawał! Ja pierdolę, jaki kurwa zwierzyniec! Na pewno idzie na ile się dostało? Jeszcze trochę. Pterodaktyl. Jeszcze trochę. Ostatnie słowo. Słuchaj. Ostatnie słowo. Słuchaj. Ostatnie kanapkę, słowo. Kurwa, daj, ja nie daj mi kurwa kanapkę z boczkiem i kurwa z chlebem tostowym. I kurwa trochę majonezu. Kurwa, to chociaż kanapkę daj, kurwa. Żadnej kanapki nie będzie. Dzwonię do niego. Celuj do nich. Pokój. Ja pierdolę, ale mam to obcie. Piotrek spłaca
Pomóżcie nam, tutaj jestem. Chwileczkę. Dzięki. Dobrze. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Rozumiesz to? Rozumiem. W jakim kierunku byście chcieli odjeżdżać? Jesteśmy gotowi jechać w prawo! Jesteśmy gotowi jechać w prawo! Dobrze, w prawo, okej. Okay. To teraz tak. Zrobimy to tak. Ja dam wam znać, jak się do mnie zadzwonić. Musimy odblokować ruch. Odciągnąć kolczatki z ulicy, dobra? Dobrze. Wszystkie kolczatki! Dobra, to ja z wami ten. Do was po prostu zamacham i będziecie mogli do mnie zadzwonić, dobrze, dobra? Dobrze, czekam. Ile można czekać? Zabierajcie ten samochód! Zabierajcie! Róbcie co wam każą, kurwa, bo tu odgryzą zaraz ten dinozaur, zaraz tu coś będzie, kurwa, razem z tym, kurwa, pod tym taszyną, dwie minuty! Kurwa, dwie minuty i odgryzam mucho! Co tu się odpierdala? Tylko nie ucho! Dwie minuty i odgryzam mucho! Nie, bo w prawie dalej lewe, kurwa! Nie słyszę, daję to ucho! Dwie minuty! Dzwonię do niego! Celuj! Co się dzieje? Ile to jeszcze potrwa? Spokojnie! Ile to będzie jeszcze trwało? Nie jestem spokojny! Spokojnie, pamiętaj! Moja cierpliwość się kończy! Kończy się twoja cierpliwość, tak? Tak, moja cierpliwość się kończy! Macie minutę! Macie minutę, żeby odstawić! I odjeżdżamy! Pamiętaj to, że tobie zależy na wyjściu, a my zależy na wyjściu zakładników, więc... Licz się ze słowami na spokojnie, na spokojnie. Kurwa, psychopata. I będzie spokojnie. Ile to jeszcze potrwa? O, jeszcze to jebane. Powiem ci tak, potrwa, ile będzie miało potrwać. Nie. Minuta odcinam ucho, albo zjadam. Zostaw mnie, kurwa, psychopata. Matuchu, to jest kurwa aparat słuchowy, jeżeli odgryziesz mi ucho, nie będę nic słyszał. Nie no, ty, ta policja ma wyjebane na nas, kurwa. Policja pierdoli. Pierdoli to. Oni chcą, żebyśmy kurwa zginęli. Ja kurwa mogę zginąć, ale chociaż dajcie mi się kurwa najeść. Możesz zjeść moje jajka. Chory pojebie, kurwa. Policji nie zależy na waszym życiu. Masz jakiś nożyk? Nie mam. Masz jakiś nożyk czy nie? Może oni mają. Jeszcze jak przeszukać i odciąć im ucho. Ja chcę, kurwa. Ty jesteś jakiś pojebany, kurwa. Ja chcę. Ja tylko chcę, kurwa. Zabieraj te pieniądze, wrócić kurwa. Wrócić do swojego kota. Puść mnie, kurwa, chłopie, do domu. Chociaż chuj, jaki dom. Nie odpierdalaj nas. Chcesz, żeby mój kot marzy, płakał za mną? On cię spotka i cię, kurwa, podrapie. Podrapie cię po jajach. Oj. Czas minął! Trzymaj go jednego! Niebieski za mną! Czas minął, do niego celuj! Trzymaj go blisko! Nie chcę do kostnicy! Macha do ciebie! Nie chcę do kostnicy! Aha! Macha do ciebie! Jak kurwa macha? Kurwa, niech oni pomogą! Tu jesteśmy! Co wy odpierdalacie, ała! Puść mnie, kurwa, ty to! Puść mnie! Nie strzelaj mi w ucho! Dobra, teraz tak. Podejdę odstawić auto. Jak odstawię auto, zamacham, możecie wtedy ruszać, dobra? Dobrze. Szybko! Spokojnie. Masz szczęście. Masz kurde szczęście. Ustawiaj się. Kurde, obróciłem na moje ulubione spodnie. Całe buty, ja pierdzielę. Teraz wychodzimy, zrozumiałeś to? Tyranosaurus! 20 sekund. Ta policja, to tak naprawdę to jest chula warta. T-Rex. Słucham. Musimy się podzielić. Dawaj. Teraz. Ktoś tu świeci, kurwa. Ratunku, halo, kurwa, ratunku. Strzeluj na niego, czyta. Kurwa, pa, i odjeżdża sobie. No co zapytał, kurwa, głupi, kurwa. Odejdź ode mnie, ty chory pojebie następny, kurwa. Teraz ruszamy, przygotuj się. Dobra. Przygotuj się. Wychodzimy. Gdzie, kurwa, wychodzimy? Przed nami wchodzicie. No. Przed nami. Dobra. No i kurwa, celujcie do nas, pozabijajcie nas od razu, kurwa. Pozabijajcie nas. Dobra, Isis.
będzie. Cicho, cicho, jadą, jadą! Kurwa! Blisko nich był, kurwa, blisko nich był! Ja pierdolę, młody! Już pierdalać! Płasno, że też ręce do góry podnosisz! Ręce do góry! Ręce... Ja pierdolaj! Tu suspekt zdał! Kurwa! Kurwa! Kurwa mać! Jak to się stało, że ich rozjebali? Kurwa, no i to jest właśnie to, witamy w moim świecie! Kurwa mać! Kurwa! Kurwa! Nie mam czym strzelać, widzowie. Ale co tam się kurwa stało? No patrzcie, jak tu jest, kurwa! Kurka! No ma, nie, no trochę czuję, że to moja wina, ale... Ten pies szybko jechał. Kurwa, nigdy nie dadzą odegrać. Śmiecie jebamy. Zawsze przegrywamy. Kurde molek, nie wiem co powiedzieć, no. No nic, nie udało się, no. Straciłem w sumie klamkę, straciłem dwóch ziomków. Może jest Eddie. Jak ich odbić? Jak to zrobić, żeby ich odbić? Przebiorę się, na pewno się muszę przebrać. Dwóch nie uratuję, jednego bym uratował. Ała, kurwa! Przepraszam. Zagapiłem się. Kurczę, no oni zawsze tak się blisko trzymają. Szkoda, że ten pies dojechał. Bo no blokada wyszła zajebiście, nie? Blokada wyszła zajebiście. A już nie wiem nawet co powiedzieć, no. Troszkę smutny człowiek. Może jakoś kasę od nich odbiorę. Cześć. O, siema, Danki, potrzebuję twojej pomocy. Zapali George Jaden i Jaydona. Robiliśmy napad, ale niestety psy ich przechwyciły. Będą pewnie się kierować do szpitala, bo dostali kulkę. Ja też muszę do szpitala. Jedę też do szpitala, musimy coś wymyślić. Nie mam pojęcia co, ale musimy coś wymyślić, żeby odzyskać tą kasę i chłopaków. Jedę do szpitala. No i jak tam? No niedobrze, chłopaki się troszkę wywrócili. Lipa jest. O kurwa, a coś potrzeba? Pomóc odbić ich czy coś? Kurde, będą transportowani do szpitala, ale nie wiem jestem, co będzie jestem, dalej. Jestem teraz pod szpitalem, mogę tam zajść zobaczyć. Jest tam jakaś karetka? Czekaj. Jest radiolka jedna. A karetki nie ma? Nie ma karetki. Potrzebuję mu karetki, wtedy mógłbym do karetki wziąć. Dobra, poczekaj, rozejrzę. Jedę pod szpital, zaraz będę. No. Mam pomysł. To się musi udać. Muszę mieć karetkę. Jeszcze tu są na dole karetki zaparkowane. Masz wytrych? Dolne wyjście ze szpitala, potrzebuję wytrychu. Czekaj. Już. Albo otwieranie, potrzebuję, na dole jest karetka. Wezmę karetkę i pojadę po chłopaków. Dobra, chwila, tu jest Andrew, może ma. Andrew. Wyjebane. Gdzie oni teraz byli, widzowie? Gdzie to było? O ja pierdolę, nie pamiętam, gdzie to było. Nieważne, poradzę sobie, jadę po chłopaków. Czekajcie pod szpitalem. No dobra. Gdzie to było, widzowie? Gdzie to było? Tu dobrze jadę? Potrzeba tej karetki, czy nie? Już nie. Okej, na szpital. Kurwy jebane policyjne. Kurwa mać, nie dali. Zjebałem. Jakbym pamiętał, gdzie to było, to bym to szybciej zrobił. Ale lecę po chłopaków dalej, lecę. Mam inny pomysł. Jeszcze mam kilka... Kurwa, nie! Co z nim jest? A ty co? To wychodź stąd. Jestem lekarzem, nie pomoc ci też kurwa, u siebie jesteś na komendzie Cwelu. No. 32-7 potrzebowałbym spać. Co z nim jest? Na ojomówkę lecimy. O, obywatel. Obywatel wtargnął na teren szpitala. Ale co, nie mogę na teren szpitala wtargnąć? Czy ty jestem do leczenia, gościu? Kurwa, no nie uda się tego, już nie da, nie, bo tu już wchodzi takie cringe, kurwa RP. Tutaj, siedzi co? Tu jestem, a co, masz jakiś problem z tym? No jest, bo przeszkadza w interwencji. Ale w jakiej interwencji? To jest szpital stary, miejsce publiczne. Obecnie już nie do końca, na to chwilę. Obecnie już nie do końca? Co ty miałeś koła z polskiego? Spierdolałeś z lekcji, przyznaj się. Chłopaczku, słuchaj, jestem u lekarza, jestem teren publiczny. Przepraszam, z jakiego języka? Przepraszam, z jakiego? Języka polskiego. Co to za język? No czy tam angielskiego, nie świruj już. Jestem w publicznym miejscu, kolega też tu na badanie przyszedł. No nie świruj, że już, pawiana. To proszę pana, proszę przejść na Word B bądź A, ponieważ Word C jest obecnie pod... z okupacją tutaj szpital jak i policji, ponieważ mamy zatrzymanych, rozumiem się? Jasne, kumam. Dlatego proszę pana przejść Word B bądź A. Dobra. Kurde, no ciężko to, nie zrobimy tego. Jakbym był szybciej z tą karetką,
Tak, bo nie można mówić, że po polsku, tylko po angielsku. Ale to jest jakieś przespinane dziecko. Nie mam pomysłu, jak je wyciągnąć. Nie mam pomysłu. No nie da rady tego. No, jakbym chciał nawet nagiąć regulamin, to i tak nie da rady. I z tą karetką i tak już przesadziłem, bo karetki tak naprawdę nie można kraść. Poza tym nawet jakbym wyskoczył tam jako lekarz, to na pewno jakiś pies z kijem w dupie, który nie zdał matury, by się psrał po prostu, co? Nie? Lipa. Dobry. Zaszpał ten na nogę. Na operację? Tak. Ile chcesz? Cymu, pierdolony ruszył na karetę. Nie może iść każda kwota. Masz 200, nie zawracaj. Słuchaj, jak już zaimplantujemy tą nogę, to będziesz mógł wygrawerować swoje imię z racji tego, że mi się dołożyłeś. Kumasz? Świetnie, jasne. Miło, z twojej strony. Jak mam się dojść od... LOG, Logan Cappuccino. Zdrówka ci życzę brać. I uważaj. Dzięki, trzymaj się, daj się dostrzelić. Kurwa, jak ty biegasz. No nie, już więcej nie wymyślę. Nie chcę być taką ofermą, która narzeka, ale to chyba wszystko, co mogliśmy zrobić. Słucham? Na bok na chwilę możesz skoczyć. Jasne. Noga to tylko przykrywka. Tak naprawdę przypierdolę trochę grubszego stafu i potem od razu chodzę. Prosta sprawa. A może potrzebowałbyś czegoś? Co? Musiałbyś przypierdolić. I że ja chciałbym przypierdolić? No. Oj, bratku, spokojnie, akurat skończyłem z tym. Od dwóch dni jestem czysty, nowy rok, nowy ja i nie mam zamiaru już wracać. Zajebiście, wystarczająco długa przerwa, by znowu przypierdolić sobie. Nie, wiesz co, stary, słucham. Można powiedzieć, że zostawić tego stafu będzie więcej dla ciebie, ale ja już na razie z tym kończę, bracie. Ale słuchaj, ten staw inscenizuje najlepsze chromowane gwiazdy. Ja wiem, narkotyki niszczą ludzi, ale tworzą legendy, ja to doskonale znam, tylko że ja mam 48 lat i ja się już na to nie dam nabrać. Wpierdalałem koks, żeby tylko zapomnieć, wiesz, leczyłem swoją depresję, teraz po prostu z tym zderwałem, wracam do sportu. Sport, no właśnie, dieta. Sport, siłownia, amfetamina, sterydy, dubsko, ta? Ta, dubsko i tak dalej. To jest steryda. Co? Sterydy. Też ci jestem w stanie załatwić. O, świetnie, ale mówię, ja wchodzę w ten, wiesz, natural star, wiesz, warzywka. Tak, już skończyłem walić konia, wiesz, o co chodzi. Chcę normalnie żyć po prostu, normalnie chcę żyć. Bądź dlatego urodziłem się bez nogi. Mój stary tak napierdalał synto. Fiut mu tak zmięk, że tam już nic nie ma poś. Tak, kumam. Słuchaj, skoczę go do kibelka, zaraz będę, okej? Kumam. Saluto, za ile będzie ten sektor C wolny? Bo tam mam zabieg. Okej, jasne. Lekarz potrzebny, kurwa, możesz na to wyjść? Kolega nie stracił ucho. Kolega ucho stracił. Mega niedosyt mam taki, wiecie? No mam nadzieję, że tą kasę odzyskam, bo George zostawił kasę. Co? Wszystko będzie chyba okej. Okay. Prawdopodobnie kasa jest na sali. Będziemy musieli ją poszukać w ciuchach. W ciuchach George'a. Nie, spokojnie, nic na siłę. Kasa jest schowana. Jak policja wejdzie, postaramy się ją znaleźć. Pomożesz mi? Tak, oczywiście. Dobra, ja na razie się odsunę od ciebie, żeby mi był przypał. Jak z tym blokiem C, szefciu? Już otwarty chyba. Dzień dobry panu, kłaniam się nisko. Która to była sala? Jest. Gdzie ona kurwa jest? Nic nie widzę, zobacz drugą salę. Ej, co jest kurwa? Kurwa mać, chyba nie wyrzucił. Chyba nie mógł wyrzucić. No muszę zrobić tak, widzowie. Traj. Ręce na głowę zakładasz. Załóż ręce za głowę. Jasne, spokojnie. Co jest grane? Zaraz się okaże, co jest grane. Nie obracasz się. Spokojnie, ja tu tylko sprzątam. Weź go zakuj. Dobra. Ale jakie zakuj, jakie są podstawy do tego, nic nie zrobiłem. Dobra, siedź cicho. Ajajaj. Kurwa no. Za co, nic nie zrobiłem. Cappuccino. Co? Dziwny przypadek bardzo. Niby jaki? Że twój ziomek, Flintstone, przez ten tu nie był. A ty zaraz za nami wchodzisz tutaj na salę, czego tu szukasz? Niczego, ciuchów jego szukałem, czego? Rzeczy. Ciuchów? Ciuchy zostały zabrane. Nie zrobiłem nic złego. Kto tu zostawił? Nie mam pojęcia, nic zrobiłem złego. Kasa jest napadu? Nie wiemy, o czym mówisz w ogóle. Stary, niedawno obudziłem się, wstałem. George do mnie zadzwonił, mówi, że ma problemy. Kiedy ci wydzwonił niby? O, ciekawe, jak do ciebie zadzwonił, no. Ze szpitala do mnie dzwonili. Mówili, że gość jest przewieziony i to prawdopodobnie mój kolega George. Został postrzelony, nic więcej nie wiem, naprawdę, no, panowie. Możecie mnie przeszukać, nic przy sobie nie mam. Na pewno nic przy sobie nie masz niebezpiecznego, nielegalnego? No, naprawdę nic nie mam. Może mam mój kozik do obierania ziemniaków, ale nic więcej. Dobra, weź kadę, zobacz co masz. Przyrzekam, chciałem tylko przyjść zobaczyć co z moim przyjacielem. Dobra, w porządku. Znajdź go szybko przeszukany, jeśli nie masz nic w sobie nielegalnego, to nie jesteś zapuszczony. Kurwa, niepotrzebnie mówiłem, że dzwonił do mnie. To co z tobą mogło szkodzić, może się zdrowia?
No jak mówię, mogę mieć swój scyzoryk, kozik do obierania kartofli, ale to nic złego. Gdzie go masz, żeby się nie zranił funkcjonariusz? W prawej kieszeni jest złożony. Gdzie w prawej kieszeni, spodniej? Tak, obok telefonu. Dwa kozik? Kozik, tak. Czemu kozik? Do zbierania koźlaków? No nie, no, kozik, no po prostu kozik, kurwa, nie wiem co to są koźlaki. Po prostu używam go do obierania kartofli, uwielbiam frytki. W porządku, w porządku. Pierwszy raz jego nazwę słyszę. Jest taki rzek kozik. Mam sobie ten nóż w prawej kieszeni, telefon, jakąś zapalniczkę. No dobra. Puszczamy go? Co ja tam mam jeszcze? Nic nie mam, lornetka, kajdanki. Rozkułam pana. Tylko zamiataj mi z tego... Jasne, już spadam, jak mówię, nie chciałem nic złego, chciałem tylko zobaczyć tu przyjaciela. To dostanie zarzut. Spokojnie. Kurde, tam coś pogubiłem się w ogóle, mówiłem, że dzwonił do mnie George, to jakbym się rozjebał na niego trochę. Chujowo, to zabrzmiało z moich ust. Kurde, szkoda, no nic, no tu nie da rady nic zrobić, no nie da rady nic zrobić. Cholipcia, co tu teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Jak ja odzyskam kasę, jak ja odbiję George'a, jak odbiję Jaydona? Mam wrażenie, że to ja zawiniłem przede wszystkim, że to ja. Że nie zablokowałem tego radiowozu i ten radiowóz ich dopadł. To jest moja wina, kurwa. No i się podziało, pizdu. Siema, co tam? Ty wariacie, co tu tyle psów, kurwa? Stary, no co ci mam powiedzieć? Przypał jest. Zawinęli ziomka. Dobra, mam taksę, dzięki. Dobry! Dobry. Gdzie jedziemy? Proszę pana, no gdzie jedziemy, panuczku? Jedziemy, już panu zaznaczę na GPS. Podaj pan telefon. Kurwa, fantomą. Proszę, dobra. Lecimy. Duży ruch dzisiaj. Oj, coś tam się przebijają. A to panowie tak we dwójkę jeżdżą? Tak. Ale bezpieczniej to jest. A no pewnie, że tak. Miasto przestępczości, kryminału, jasne. To jest tragedia. Sam się nie ruszam, bo nie wiadomo kiedy łeb złapie za kasetkę, wyrwie pieniądze i chuj po całym dniu roboty. No oczywiście, tak, to ja wiem, ja też robiłem taksówce kiedyś, wyjebali mnie za chlańsko, szefu mnie wyjebał, ale miałem takie sytuacje, uciekali na zrywę tu, ale nie bój się, ja nie byłem taki wolny, jak mi kiedyś gówniarz 18-latek uciekał, dopadłem go kurwa po 300 metrach, no ja sprałem, pieniądze wziąłem, już więcej razy niż chyba plotka poszła na miasto, że za mną się nie gra, to byłem niezły az za taksówce. Ja to zacząłem z obstawą jeździć, bo ja już kurwa... No nie dam rady ganiać, bo mi, że tak powiem, łękotka wypada z kolana i dwa ruchy i chuj, nie wstanę, tak. Jasne, kumam. O, tu widzę, rządzik jest palony. A jak, dobrego bacika. Dobrego bata trzeba przykurwić na taksówce. Ja akurat stopkę robię. Nowego roku powiedziałem sobie, basta. Tu na lewo będzie, tu na lewo. O, dobra, będzie. Ile się płacę? Będzie 250. A cenią się panowie, dobra. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Dzięki, mego dzionka. Magazyn, otwórz magazyn. Nie wiem co robić ty. Gonić, bo co, nie uratuję ich. Idę chyba gonić towar na miasto. Poczekam, może coś się wyjaśni. No co tam? I co, znalazłeś coś? No chodzę, właśnie teraz chodzę po wszystkich salach, sprawdzę. Sprawdź ubrania, wszystko przeszukuj. Mhm, teraz się zobaczę. Do zobaczenia. Halo? Wiesz co, nie ma nic. Musieli kurde. Znaleźć. Kurde. Ale jest ten. No. Jest jeden pies leży w ogóle na łóżku. Nie wiem, kurwa, czy on jest, kurwa, w jakiejś śpiączce, czy coś, kurwa. Nie ma nikogo w ogóle, tylko jeden leży na łóżku w jednej sali. Tak? Okej. Okay. Nie zdążę tam dojechać, ale... Nie ma co nawet kombinować, oni też wiedzą, że ja maczałem w tym palce. Te psy są przebiegłe, ja bym odpuścił chyba już. No dobra, no jak pokręć się to, poobserwuj, jak coś dawaj znaka. Dobra. Powodzenia. No hej. O, a tu nie idzie przypadkiem Sanderka? Tak, Sanderka Mistfish House. Siemano, wariatko. Co tam, już po całym dniu robocie w korpo? Akurat tak się składa, że mam dla ciebie dobrego klocucha. Wiesz o czym mówię? Trzymaj, 3 giety za 1000 dolców. Robię dla siebie promocję maleńka, nie spierdol tego. A, numer masz w środku. Jak coś, możesz do mnie dzwonić. Gili. Trzymaj się, ona ma srakę. Moja bryka, widzowie, nie umyta. Tu mamy klientów, wygłodniałych klientów. Muszę ich obsłużyć, popatrz. Gościu wpierdala już pączka na głoda. Siemano, czym bułeczka? Aha, potrzebujesz czegoś? Tego co zwykle? Tak jest. Metamfetaminium. Lepsza moc. Aha, oczywiście, że tak, oczywiście. Numer masz w środku, zmykaj. Really? Really. Piękny kapelutek, kawusia. Tu widzę, że z 7 dyszek dziewczyna ma, ale trzymamy się bardzo dobrze. Ale dadidaski są to pierdolone, koszula kwiecista, chyba z japońskiego ogrodu, co? Z ogrodu wiśni. Co, ja mam taką informację dla ciebie, że aż ci kawa wypadnie z łapy normalnie. Nikogo nie ma? 70% koks za 300 dolców, co się to kurwa mówi? A za 280 dolców 70% koks? Hahaha, tak, myślałem, że na tą informację nie możesz być obojętna, trzymaj. Tak, jest cały pakiet dla ciebie. Tak jest. A ty szare myśli pod kapeluszem. Masz mój numer w środku, jak coś, dodzwoń. Trzymaj się, fajna cipka z niej. Fajna spróchniała cipka. That's how poppin'. Nie ma klientów. I patrzcie, ile zarobione.
2500 w chwilę. Łokieto, widzowie, tak się żyje. Kierownica sama się kręci, kurwa, patrzcie. To jest życie. Full automat. Witam serdecznie, proszę państwa. O, tu pod urzędem widzę. Trzeba coś przykurwić. Oj, na koszula, mordziu. Biała, biała. O, nie chcesz? To nie, jasne. I on się rozpierdala na mnie. Pisze, pogięło cię, nic od ciebie nie wezmę. Siema, wariatko. Do pracy biurowej potrzeba ci jakiś tych afrodyzjaków? Co? O, gruba, co tam, spalacz potrzebujesz? Masz tu fatburnera. Trzymaj. Jaki dekoldzik ty. Smażysz się na mnie, co? Dobra, smataj stąd, zmiataj, zmiataj. I masz 4200 za, no za chwilę roboty bez żadnego niebezpieczeństwa, nie? Dobra, czas na jakąś dobrą rybkę. Ten dzień się tutaj zaczął i ten dzień się prawdopodobnie już dzisiaj skończy. Pearls, seafood restaurant. Woda jaśminowa z ryżem, kurwa. Ultrafiltrowana i oczywiście ryba. A to drogie jest danie rybne, to nie są tanie rzeczy. Ale widzicie, Loganito je, kurwa, Loganito stać go. I danie rybne jest, widzicie, patrzcie, zdrowe jedzenie jest na tyle sycące, znaczy na tyle, jest w ogóle sycące, że full syci ci cały organizm, widzicie? Dlatego ja sobie kupię jeszcze jedno danie rybne na wynos. Dzięki. O, dziękuję, to jest najlepsza knajpa, na jakiej chodzę na wynos. Najlepsze sushi, widzowie. O, ale pojedzony jestem. Tu jeszcze są czasem klienci, ale widzę, że ich nie ma. Tu, tu samochodów jest, ty. Okej, okay, zobaczymy ogólne nasze finanse. O, zobaczymy ogólne nasze finanse, widzowie. Bo nie jest naprawdę... Naprawdę jest bardzo dobrze. Otworzę kwipunek. 4, 2, 7, 8. Chowamy sobie do skrytki i patrzcie. Mamy 52 tysiące czystej gotówki, 13 brudnej, no to można powiedzieć, że z tej 52 będziemy mieć 45, no to to ogólnie jest 60 koła, nie? Mamy 60 tysięcy, czyli brakuje nam jeszcze 90 tysięcy na spłatę. Teraz tak, ekwipunek, co my mamy? Koks 6 sztuk, 7 sztuk indyki, mety mamy 5. No to uzupełniamy teraz ten, bierzemy 5 koki, 5 indyki, 5 mety. Dobry, cześć. Wow, dzień dobry, co się stało? Co się miało stać? Wow, cały jesteś ubrudzony keczupem. Nie, na stacji byłem, na stacji. Tak, rozumiem, jasne. Dobry, dobry. Dobra. Jego dziąka, sąsiedzie. Kurwa, gościu wysmarowany dżemem mi się pcha do chaty. Co on pierdala? Siemano, mam zajebiste promocje dla bezdomniaków. Może chcecie coś przypierdolić w noch, ale co? Albo zajarać. A co, jak wystawić auto z przytrzymanymi szybami i posadzić z tyłu gościa? Tak, żeby go psy nie widziały. Nie, no to ci, że nie kosę, gościu. Wypierdalaj stąd, już! Siemano! No co tam? Ty, słuchaj, mam do ciebie ten szmal za metę i potrzebowałbym, jak to można powiedzieć, uzupełnienia, może powiedzieć, stanu. Tak, zupełnie, tylko troszkę większą ilością, bo szybko mi schodzi. O, no dobra, ale na razie jestem na sadzie. No to będę... jak będziesz wolny, to do mnie zadzwoń po prostu, jestem na mieście. Dobra, dobra. See ya. No. Elo. To jest przychód, nie? O kurwa, zajebał. Siemano, ja ci zatankuję, żebyś się nie ubrudził. Siemano, o, dziękuję, a co ty robisz na stacji? No. To mi, wiesz co, zatankuj mi tak za... Siema, babciu, nie przejmuj się, że masz taka kolbektora. 120. Dla ci w zalozeniu. Dobra. Witam, panie kierowniku. Ej, co jest? Co on robi? Czemu nie tankuje? Nie mam pojęcia. Tankuje. A, okej, okay, z tej strony, dobra. Ale karnistrem? Nie. Benzyną musisz, co... Kurwa, Madziak, ja nie lubię czegoś takiego. Ja pierdolę, co on kurwia? O, teraz ładnie. Myślę, że mi furę chce pierdolnąć. Panie kierowniku, zdrówko. Zdrówko, zdrówko, a co wy? Jakiś oddział tankowania samochodów? Nie, 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 tu kolega, rozumiem, pan kierownikiem jest na stacji, a ja pilnuję, żeby było wszystko okej. Okay. No, a nie no, w sumie to wszystko okej, okay, ładnie, wszystko hula, elegancko. Kierowniku, nie ma pan poratować jakimiś drobnymi? A ile tam chcesz? O, co łaska, co łaska. Trzymaj stówę. O kurwa, dziękuję bardzo, ale jedziemy po szlugi. Pewnie. To jest taki bezdomny, który pilnuje mi tu porządku, nie? Wiem, wiem, fajnie, że też w ogóle dajesz szansę bezdomnym, żeby pracowali. No, jeszcze jak się postara trochę, to mu kupię coś fajnego. Pewnie, pewnie, dawać. W ogóle to, że dałeś mu szansę pracować godnie, to już jest w ogóle wielki prezent. Już zatankowane? Tak, zatankowane, $120. No to elegancko, bardzo ci dziękuję i do zobaczyska. Miłej pracy, wariacie, essa. Dzięki, siemanko, powodzenia. Siema. Uj, witam serdecznie, panienkę. Co taka smutna, co tak wolno chodzisz, dziewczyno? Jak ci zarzucę, kurwa, zaraz kosiora, to będziesz biegać. Tak jest, o tym mówię. Okej, nie, to nie. Pierucha ci zjechała chyba. Uważaj, bo do kolan zaraz jedzie, się wykurwisz. Siema, Changpo. Potrzebujesz czegoś? Jakiegoś sniff? Może chcesz przypierdolić w płuca jakiegoś dobrego giermka? A? Wariaci, nie da się namawiać, mam zajebistą wakacyjną promocję. Znaczy się feriową promocję, wiesz, co chodzi. Holiday, kurwa, promotion. No jak to co? Metamfetamina, koks, jaranie, indika, sativa, rudelantis. 20% zniżki robię. Dobra, 30. No 40, no proszę, no kupże coś ode mnie. Ważne info. Dzięki, byku. Witam serdecznie, łakocie, witaminy, dopalacze, odchudzacze, promocyjne ceny, różnorodny towar, jest opcja gwarancji i zwrotu. Ta jest, co ci potrzeba? Ty wulej, kurwa, z dupcy z treningu. Jebany.
Taki był z ciebie piłkosz, taki byłeś piłkosz, a teraz co? Czemu nie kupił? Stój, 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 bo idę. Już, 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 kurwa. A co ty się tak patrzysz, chłopie, co ty? Dzień dobry, kapelusznico. Piękny kapelusz. Coś niesamowitego. Jaka gracja, kurwa. Siema, Stefan, co tam? Nie zawracaj mi dupy. Spokojnie, dostał tylko w ucho, tylko dostał w ucho. No dawaj, dawaj, dziadziu, no co potrafisz? Hopa, wolny jesteś, bomba. No, pokaż coś jeszcze, dawaj. No, akurat chodzę na siłkę od dwóch dni. Nie masz żadnych szans. No. Iś, iś. Bum, bum. I buta jeszcze stajesz. Opa. I double knife. I listen. Kurwa, leci. Halo. Siemanko, jak tam w robocie? A, właśnie skończyłam. O, już skończyłaś. I co masz w ramach, w planach do roboty? Szczerze mówiąc, muszę zrobić jakieś zakupy, załatwić sprawę w banku i... Pewnie podjadę na firmę zobaczyć, czy coś tam nie jest do zrobienia. A, słuchaj, tak jak będziesz się wybierać na firmę, to może dać mi znak, a coś tam spotkamy. Też się akurat wybieram do pracy. No okej, dobra, no to ci napiszę. Nie, no to mojego dziunka w kontakcie czekam, hejka. Hej. Chyba się smażę na mojego rudego digidonga. Ty, wulej, my się wcześniej chyba widzieliśmy, co? Rozumiem, że byłeś obserwowany, ale po tej stronie jesteś czysty. Trzymaj to. 3GT Metaxy. No nawet nie próbuj, już byłem z twoim starym przed chwilą, co ty? Bud, kurwa. O! Kurwa, opaskę mi zrzuciłeś. Co ty, pojebany jesteś? No dawaj, no. O! O! Mediocre motherfucker! O! O, dobra, już, 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 już. O, kurwa! Pomocy! Zaatakował mnie! Siemano, co jest? No, ja jestem na głównym wariacie. A możesz podjąć pod user news? O kurwa, no nie wiem. No proszę cię, bo tu w robocie jestem, ale nie jestem w stanie, kurwa, jakiś Chińczyk mnie zaatakował. Jeszcze psy podjechały. Dobra, ja podjadę na główny parking, okej? Okay? Podjadę na główny parking, no i... Ała, mi się jeszcze w głowie kręci. Jebany! Pierdolę ten biznes, idę do domu. Jeszcze psy tam stoją, patrzcie. Kurwy jebane. No i na chuj on się patrzy. Nie zawiną mnie, bo mnie nie widzą. Nauczy się... ja was nauczę RP, patrzcie. Czy jak tu... Przeszedłem po sobie koczesny na wyspoczy Boulevard. Zaczął się pan? Halo, czy pan? Dobrze, dobrze. Proszę się zatrzymać. Departament policji. Spierdalamy stąd. O kurwa, pojebana robota. Ała, zawinęli mi ziomka i zaraz to mnie zawinąć. Ała, spierdalam stąd. Jeden na główny do Makłaka, biorę ten temat i wychodzę dzisiaj z tej gry. Nie, nie idioci, oni odegrali to, oni to odegrali, no. Widzieli mnie, ale dobrze odegrali, śmiesznie. Bardzo dobrze. Widzicie, to niektóre psy potrafią odgrywać, im się chce, nie? Jadę, jadę, dobrze. To było śmieszne. O kurwa. Udało mi się uciec. Udało mi się zbiec policji. Nieuchwytny LOG Cappuccino. Ej, yo, Makłak, jestem na tym. No, dawaj jej na chatę. Dobra, siema. A, widzę, że robotniczy strój. Co tam, bratku? Kurwa, przed chwilą mnie psy obserwowały, jak dealowałem pod Wuzel News. Ale zatrzymalenie tego chłopa, co trzeba, stary. Upiekło mi się jak kurwa z Kasią. Wjebałeś wariata jakiegoś. Dobrze mu tak. Cze, słuchaj, i na ile byśmy tam finansowo umówieni? O, 2,5. 2,5 koła? O. A mogę ci dać 2100 brudasów i 400 czystych? Może być, no. Mariola. Pyk. Siema kulfon, ale ci wulej najebał. W końcu trafiłeś na godnego przeciwnika. Proszę, po jesteśmy. Tym, jak pobiłeś dziadka Stefana. I teraz chciałbym dwa razy więcej. Juk, juk, juk. Czyli byśmy się umówili na 5 koła za 40, nie? Ulala. No bo, patrz, powiem ci tak. Ile masz, to dasz, to się rozliczymy, ale lepiej byłoby mi z 40, bo... Ło kurwa, ile tego tu masz? Ja pierdolę, stary. Kolekcjoner gruzu. Opa. Wow, wow, wow. Check this. Wow, 5 dyszek? Panioczku, to na ile? Na 6 koła jesteśmy umówieni? Nie no, może być 5. 5? Wow, stary, to promocyjna cena. Okej, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Opierdolę to, nim słońce zajdzie, a księżyc wyjdzie. Elegancko, trzym się. Trzymaj się, lecę, wariacie, bo uważaj na psiarnię, bo węszy. To jest RP, gościu siedzi w chacie, podaje towar. To jest kurwa dobre RP. Mamy 5 dyszek, jedziemy je załatwić.
Otwórz ekwipunek. Chowamy teraz 44 giety metamfetaminy. Mamy 9 koksu, mamy indikę, mamy wszystko. Brudny kasę rozliczyliśmy się z McQuackiem. I tak stabilnie stoimy finansowo. Bardzo fajnie. Wszystko jest. Nasiona mamy jeszcze. Wszystko. O lipcie. Godzinę mamy, no 9 rano, no idealna godzina, no jedziemy pod gimnazjum tutaj. Stanowe gimnazjum w Chrapcowie Michigan i opierdalamy dragi gimnazjalistą. Rozglądam się uważnie, witam serdecznie, piękny wąsik, a pod tym wąsikiem piękny nohalek. A w tym nohalku co? Nie zgadniesz. Kurwa, nie chcę? Chyba spadajmy stąd. Psy. Ginął. Babciu, potrzebuję rady. Wczoraj wyznałam mi dziewczyny. Pierwsza dziewczyna, która tak mocno zawróciła mi w głowie, nie dała mi jasnej odpowiedzi, tylko powiedziała, że potrzebuje czasu na decyzję. Ciągle o tym myślę, jakaś rada by się przydała. PZDR. 5 zł. Jaka rada, byku? Berpę napierdalaj, będzie fajnie. Dobra, okej, okay. Gdzie coś podejrzanego? Rozejrzymy się tu, co? Dawaj, zaparkujemy tu. Przynajmniej jest tu 10.72. Okna. No szkoda Motorola, żeby zajebali. Kurwa. O nie, o nie, o nie! O kurwa! Nie no, widać mnie. No niech odegrają, że mnie tu nie ma, proszę no. O nie. O kurde, przepraszam, nie chciałem! Ajajajajajaj! Nie mogę zakręcić kurka już! Aj, przepraszam panowie, kurde, trochę popiłem piwska i ciśnie mnie! Ajajaj! Panie Kapucino! Ładnie to tak. Kurwa, przepraszam! Aj, głupota! No jak pan ręce teraz umyje? Aj, no nic już! No nie śmierdzę aż tak bardzo, przepraszam, no po prostu piwkowałem sobie tutaj, jak George'a zamknęli i nie mogę sobie z tym poradzić. Piwkuję sobie i nie chciałem, mam nadzieję, że nikomu ten... Rozumiem, rozumiem. Nie przeszkadzam. A pan ma jakąś torbę tego, w której alkohol nosi, czy tak w ręce? No tak w ręce, no tutaj opartą śmietnika mam, no tutaj, ale już puste butelki. Ze szklanki po prostu piłem, tu znalazłem w śmieciach, no nie chciałem przeszkadzać też, no... Kurwa, głupota wyszła. Mogą panowie nikomu nie mówić, że szczam po murkach? Dobra, nie powiemy, ale musisz zrobić coś z zamian, Cappuccino. No ale co? Odpowiedź na pytanie. Jakie pytanie? Gdzie jesteś podejrzanego? Tutaj? Nie tam. A podejrzanego? No nic, no nie widziałem nic specjalnego, nie rozglądałem się. Okej. Dobra. Wyrzucasz szklankę do śmietnika. Tak samo alkohol i jesteś wolny. No tak, no alkohol nawet nie wyrzucę, bo już go nie mam, ale mogę sobie chociaż chlipnąć ostatni łyk? Może. Poszło. Alkoholu już nie mam, wszystko wypiłem. Tanie sikacze, pilsnera wpiłem sobie, przepraszam no. Pobiegnij teraz, w siną dal. Jestem panowie, ja już tu spadam i nie widzieliśmy się, do zobaczyska. Szybko, szybko. Dobra widzowie, ja na dzisiaj już kończę, pierdolę to. Za dużo już prowokacji, nie? I poza tym ten... Już się robi BKRP, nie? O nie... Dali mi odegrać. Dobra widzowie, nie ma co przedłużać. Furka jest zamknięta i furka jutro wróci do garażu. Kończymy na dzisiaj, widzowie. Kończymy póki co na dzisiaj. Teraz się położyć przy śmietniku. Aha, bo się umówiłem z Angie. Ale właśnie to jest kolejna lekcja, widzowie, dla was. Ustawiamy się z laską, tak? Ale potem znikamy. I ona myśli sobie, gdzie on jest. Co on robi. Z kim i co on robi, tak?
ona sobie zacznie sama zadawać pytania, widzowie. I zobaczycie jutro, że Angie normalnie będzie Angie. Będzie gruby Angie jutro, widzowie. Salut! Salut dla widzów, jest walony, pacha wygolona. Bang, kop w murek i tyle. Dzwoneczek, łapeczka, subskrypcja, wiecie o co chodzi, tam będziecie mieć powiadomionko. O, czekajcie, Angie. Uuu, to szkoda. Nici, widzicie? Z pracy. Słuchaj, może jutro spotkamy się w ogrodzie i pozbieramy razem jabłuszka. I teraz, i o tym dowiecie się dopiero, widzowie, jutro.